Siemanko, ja nazywam się Grzesiek. Dzisiaj wspólnie z żoną, korzystając z uroków wakacji, odwiedzamy jezioro w Kunowie, żeby trochę pokopać. Przed nami taka plaża. Zamek na środku. Ja idę do wody, Ania tutaj będzie zbierać kapsle. Sprzęt mamy troszeczkę odnowiony, bo sitko. Pozdrowienia dla Michała. W ogóle serdecznie zapraszam do sklepu Ringoscope. Tam można kupić takie cuda, oczywiście bez czonka, ale nawet lepsze. I nowe sławki. Dobra, dosyć tego chwalenia się. Idę do wody, a was zapraszam do oglądania. Pierwszy sygnał, taki złotówek. Złotóweczka. Zarośnięta to nie kopane było. Ja się już cieszę. I to tak po kostki w wodzie dopiero. Jest tutaj pieniążek, stary jakiś. 5 złotek z PRL-u. Rocznik 7,6 chyba. Piątunia. Teraz wyszła dwugroszówka zajechana. Ja pokazuję takich słabych monetek. Choć już ich znalazłem dwie dodatkowo. Bo to nie ma sensu. Śmietnik też jest. Jakieś aluminiowe części, część od łyżki. Druta kawałek. Sygnał super. 80, tam trochę ponad. Zobaczmy, czy to wykopię. Kopnięty. A mogę powiedzieć, że tym sitem się naprawdę czadowo wyciąga. O, jaka. Co to jest? Nokia 5110. Jakiś żeton. Express on covers. Nie wiem. Express on covers. Nokia 5110. Trochę to już ma. Nie, spoko. Sygnał piękny. Miałem taki sygnał 54 chyba. I nie mogłem go znaleźć. I teraz właśnie go szukam. I nie mogę na niego trafić. Jeszcze raz zerknąłem w sito. I wyszedł taki maluśki pierścioneczek. Srebrny, obstawiam. I takie ma oko. Zielone. Może jak go lekko wyczyszczę, bo już naprawdę niewiele z niego zostało. To jakąś próbę zobaczę. Jak na razie trafia do kieszeni, ja idę dalej. Jest. Co to? Piątunia. PRL. I zaraz obok znów sygnał. No powiedzmy, że nieco podobny do tamtego. Lekko niższy. Blady. Czy to to? Jakaś szlaka? Czy może jeszcze pieniążek się tu kryje? A jest! Dwuja z PRL-u. Niedawno też była jedna. To już dwie dwójeczki. I w wodzie po kolana. Matka Boska i Jan Paweł II. Ciężko określić, czy to srebro, choć raczej nie. Sygnał bardzo słaby. Powiedziałbym przerywany. No bo to też, jak to srebro jest, no to kamień się gdzieś zgubił. Nie mam tu nic pod ręką, żeby to wyczyścić. To jest za miękkie. Może i srebro. Taki se. Drugi pierścionek dzisiaj. Ale zarośnięty. Albo druta kawałek. Albo pierścionek. No równo jak na drut, prawda? ale jakiś taki opanierowany, może srebro. Okulary, ale korekcyjne, więc ktoś miał pecha. Takie ładne drucioki. No i to nie małe. Ktoś miał sporego pecha, jak je zgubił. Idąc do Aneczki, proszę bardzo, jest goldzik. Czy nie? Gdzie ma bicie? Jest goldzik. O nie. 585. O, jakiś stary. Wiedziałem, że tu coś będzie. Spadam, bo już koniec wykopek. Już tak przeciągnąłem o 20 minut. No ale na to czekałem, żeby tu się goldzik znalazł. Dokładnie. Przepięknie. Na sam koniec. Trzeci pierścionek. Ja już mogę iść. Przyznam się szczerze, że przeszukałem to jezioro może w 30%. Znalazłem swoje, więc nie mogę narzekać, że coś jest źle. O, przepraszam. Nie mogę narzekać, że coś jest źle, że coś nie wyszło. Jest złoto. Są srebra. Moniaki. Może najpierw zacznę od śmietnika. Jakieś części od traktora, puchy, aluminium jak zwykle. Te okulary ciemnieją na słońcu, więc to są fotochromy i one niemało kosztują. No przykro mi. Komuś pewnie też było przykro. I teraz fanciory. Kluczyk. Stare PRL-ki. A to jest współczesna. W sumie współczesnych było 19 groszy. Żetony. Pierścionki. Piękne złotko. Boziulka. To chyba też srebra są. Co to mogło być? Ten jeden nie. Ten chyba nie jest srebrny. Ale ta reszta już chyba tak. Ania przymierzała złoty i pasuje. Zobaczymy, jak to dalej nasz plan się potoczy, bo nie mamy w sumie planu, jedziemy po prostu gdzieś dalej zaraz. Uff, jest złotko. Niewielkie, ale jest. Dzięki za oglądanie. Na razie.